Co miałaś starego? Wiesz co? Jezu, jakie ty masz okropne pytania, po prostu... A jak ty się poznałaś ze Sławkiem? Jezu, Iza, nie, nie, po prostu ten wywiad nie może się odbyć, nie może być wyemitowany w tej formie. Musi! Wyszła za mąż kilkanaście lat temu jako osoba zupełnie prywatna. Wtedy uwagę mediów przykuwał jej tata. Dziś za sprawą pracy w telewizji oraz obecności na YouTubie znają praktycznie każdy. Ostatnio zrobiło się o niej szczególnie głośno z powodu jej drugiej ciąży. Zapraszam na rozmowę z Ulą Pedantulą, czyli Urszulą Hincz. Ula, no bardzo się cieszę, że jesteś ze mną, szczególnie, że to jest wyjątkowy moment w twoim życiu. Bardzo. No więc czuję się taka, wiesz, rozanielona. No ale jak ja bym ci mogła odmówić, powiedz mi. No pewnie byś mogła, ale bardzo, bardzo doceniam to, że możemy się spotkać. Myślę, że temat, o którym sobie porozmawiamy, też jest taki bardzo przyjemny, sentymentalnie wraca się do tych wspomnień ślubnych. No i oczywiście zaraz o tym ślubie, ale ogłosiłaś, że będzie to chłopiec. Tak jest. I imię będzie miał na literkę R. Tak, jak mój syn musi być na R, to jest takie dodatkowe kryterium ze strony mojego pierwszego syna Rysia. Rysia, jest Ryszard, to teraz wiecie co, Robert. Robert, pamiętam. Romeo. Romeo, o, patrz, nie wpadłam na Romeo, cudowny pomysł. Radosław. Będzie Robert. Rysio zdecydował, że będzie Robert. Czy wybierając miesiąc, w którym brałaś ślub, też literka R musiała pojawić się w nazwie? Nie, i może dlatego nadrabiam imionami synów. Ale tak całkiem od praktycznej strony, ja brałam ślub w maju, rzeczywiście, bo było luźniej z terminami. Tak, te terminy od czerwca do września są bardzo oblegane i nawet ten lipiec, pomimo tego, że nie ma R, to jednak pary młode liczą na dobrą pogodę. Ja, no widzisz, no to ja odważyłam się na maj i to była dobra decyzja, można brać ślub bez R i też jest okej. No, twoje życie pokazuje, że maj jest bezpieczny. Jest szczęśliwy. To prawda. Jesteście małżeństwem już od kilkunastu lat. Wiesz, że ja muszę zawsze zdjąć obrączkę, żeby sprawdzić od ilu. Ja się strasznie wstydzę, tylko zawsze zapominam. Ale sprawdziłam... 14. Sprawdziłam przed przyjściem do ciebie, że to był 2006 rok. Szmat czasu. Tak. Tak, no to leci, wiesz, niesamowicie. To mam takie wrażenie, myślę, że każda para, która jest ze sobą kilkanaście lat, może to powiedzieć, że to bardzo po prostu szybko upływa ten czas, a jednocześnie wspomnienia tego dnia są tak wyjątkowe, że zawsze, kiedy widzę ciebie, to wracam myślami do swojego ślubu, tak bardzo mi się kojarzysz z tą tematyką. I rzeczywiście muszę ci powiedzieć, że ludzie mówią o różnych dniach, że to był najpiękniejszy dzień ich życia, że narodziny dziecka były najpiękniejszym dniem ich życia. To chyba mówią ojcowie, prawda, bo oni nie rodzą, to może oni tak mówią. Ale dla mnie to był najpiękniejszy dzień mojego życia, dlatego, że wiązał się z takim ogromem życzliwości wokół nas, wiesz, że pojawiły się po prostu wokół nas osoby, które otaczały nas miłością, życzliwością, serdecznością i dlatego to był najpiękniejszy dzień. No, ty jesteś taką, przynajmniej mi się kojarzysz z taką kobietą petardą, kobietą konkret i kobietą, z którą po prostu nie ma dyskusji, ma być tak, jak ona sobie zaplanowała, kropka. No i przy okazji kojarzysz mi się ze sprytem, o czym chyba świadczy to, na którą godzinę zaprosiłaś swoich gości do kościoła, prawda? Ale ja to radzę każdej pannie młodej. Słuchaj, poszłam do... Ja brałam ślub w kościele Świętego Krzyża. O godzinie? O godzinie 17. A zaprosiłaś gości na? 16:45, ale nie zrobiłam tego bez powodu. Ja przypuszczam, że zrobiłaś to celowo. Słuchaj, kilka tygodni przed ślubem, jeszcze zanim były wydrukowane zaproszenia, myśmy poszli do tego kościoła, żeby zobaczyć, jak to wygląda na miejscu, taki ślub. I wchodzimy do kościoła. Kościół Świętego Krzyża w Warszawie mieści się przy krakowskim przedmieściu. Każdy, kto tu kiedykolwiek był, wie, że nie ma miejsc do parkowania. Kropka. Niezależnie od tego, czy to jest weekend, czy to jest tydzień, nie ma gdzie zaparkować, tak? W związku z tym wchodzimy do kościoła i w kościele są zajęte, uwaga, trzy pierwsze rzędy i jest para młoda. Kościół jest pusty. I przez całą ceremonię goście przybywali, no bo prawda jest taka, że się spóźniali i zaludniali te kolejne ławki. Ale efekt na wejściu był taki trochę smutny, no bo wchodziła młoda para do prawie pustego kościoła. I myślała, no bo... gdzie są moi goście? No trochę tak. Więc ja zadbałam o to, żeby goście byli z odpowiednim wyprzedzeniem, co zresztą miało przehumorystyczny finał, bo umówieni byliśmy tak, że o tym, że ten ślub jest na 17, to wiedzieli tylko świadkowie, rodzice,
mój przyszły mąż i nikt więcej, żeby rzeczywiście goście przyszli wcześniej. Kościół był już pełen, no i 15 minut to jest długo w pustym kościele, prawda? Więc ludzie się zaczęli niepokoić, czy ta panna młoda przychodzi, co i jak. I umowa, czy przyjdzie? Umowa, słuchaj, była taka, że moja świadkowa będzie czekała na nas przy wejściu, my wchodziliśmy z tatą i że w momencie, w którym my się pojawimy w kościele, świadkowa biegnie na swoje miejsce, podchodzi tam i to jest sygnał dla organisty, że on zaczyna grać, bo my wchodzimy do tego kościoła. Ale świadkowej się coś przypomniało, że świadkowi ma powiedzieć. Przebiegła przez cały kościół, leci, mówi coś świadkowi, organista gra, wszyscy stają z miejsc, mnie nie ma, ja jestem, alarm. Tak. Więc mój mąż do wszystkich tak spojrzał na zegarek i mówi, spokojnie, spokojnie, jeszcze nie. I wszystkich posadził. Czyli więc poczekaj, on zachował zimną krew. On zachował zimną krew, on wiedział tak i usadził wszystkich i powiedział, spokojnie, spokojnie, jeszcze nie. Zachował zimną krew, jak zobaczył cię w momencie, kiedy wchodziłaś do kościoła? To było dla mnie bardzo ważne, wiesz, żeby mój przyszły mąż nie zobaczył ani sukni, ani mnie w sukni, bo nieraz miałam takie sytuacje, że widziałam na przykład swoją przyjaciółkę w sukni ślubnej po raz pierwszy na przymiarce i znasz to ze swoich programów, prawda? To znaczy łzy same napływają do oczu, to jest dla bardzo wielu osób moment tak emocjonujący, tak. To ty nawet nie związana z nimi, prawda? Też płaczę. Płaczesz czasami, prawda? Jest to tak przepiękny moment w życiu. Mi bardzo zależało, żeby zachować go na ten moment, wiesz? I to się udało. Mąż nie widział sukienki. No był bardzo wzruszony, wiesz? No, łezka? Wszyscy byliśmy. Łezki chyba nie było, ale pamiętam takie, wiesz, no to wrażenie w jego oczach, że on stał, wiesz, ta droga do ołtarza wydaje się taka długa. I on tam stał i widać było, że to na nim po prostu robi wrażenie. Ta droga do ołtarza jest długa. Ciebie prowadził tata. Tak. Więc myślę, że to też było takie spełnienie marzenia. Wiesz co, i ja potem oglądałam zdjęcia i mój ojciec ma na tych zdjęciach taką... Dumny i blady. Paf, idzie paf po prostu przez ten kościół. Tak było, tak, to był szczególny moment. Gnał ojciec, wiesz, pamiętam, że go tak hamowałam, mówię, pocelebrujmy to trochę, nie spiesz się tak, a jemu się bardzo spieszyło. Twoja droga do ołtarza była trudna, prawda? Ja wiem, czy trudna, no... Pojawiły tam się pewne komplikacje. W sensie? W sensie takiej bielizny, która trochę się przesuwała. Wiedziałam, że ty wyciągniesz coś, czego będę się wstydziła. Co tam się działo? Wiesz co, no ja oczywiście chciałam zabłysnąć. Ja nie wiem, skąd ten pomysł w ogóle był, że pod tą suknią ślubną ma znaczenie, jaką ty masz tą bieliznę. No przecież zdążysz z tej bielizny 5 razy wyskoczyć w coś innego, atrakcyjnego. Przed nocą poślubną. Na litość boską, naprawdę, tak? Ale mnie się wydawało, że nie wiem co, że... Komplet musi być od razu. Nie, to w ogóle bez sensu. Trzeba założyć coś wygodnego. Jak drugi raz, gdybym brała ślub, czego nie planuję, to na pewno bym wiedziała, że to mają być bezszwowe, wygodne gacie, a nie to, co sobie zafundowałam. Znaczy, pod suknię ślubną tak naprawdę należy nałożyć taką bieliznę, którą ja nazywam techniczną, czyli to, co musi być. Najlepiej bezszwowe, cieliste, bezbarwne, ewentualnie nie podtrzymujące, co trzeba. Gdybym ja wtedy znała doradczynię Izę Janachowską, to ja bym miała, co trzeba. A ty, znaczy, wiesz, no ty się przygotowałaś idealnie, powiedzmy sobie. Ty byłaś gotowa na ślub i na noc poślubną od rana. No z całą pewnością, tyle tylko, że wiesz, oczywiście wskoczyłam w pończochy i pas do pończoch. Mhm. Ja nie założyłam pończoch samonośnych, bo taka chciałam być mądra, żeby mi się nie zsuwały, wiesz, czy tam coś. I finał był taki, że miałam pas do pończoch, z którym nie miałam na tyle długich doświadczeń, żeby na przykład maszerować przez cały kościół. I o ile on się jeszcze trzymał... Ogólnie rzadko kto w ogóle w pasie do pończoch chodzi po kościele, nie? No, zwłaszcza. Więc o ile on jeszcze w drodze do ołtarza jeszcze się spisywał, to jak potem tam, wiesz, ta gimnastyka ślubna, wstajemy, klękamy, stajemy, siadamy, klękamy. Ja, jak wychodziliśmy z kościoła, przyjechałam ci i sam miałam ten pas do pończoch chyba w kolanach. W kostkach, a w kolanach. I po prostu tylko szłam przez ten kościół i czułam to okropne, obsuwające się uczucie, że na szczęście majtki zostają. Ale cała reszta jest po prostu dramatycznie nisko. Więc na pewno bym cię posłuchała, założyłabym techniczną bieliznę. W ogóle po co mi były te pończochy w ogóle? Wiesz, jakby ja tego nie jeszcze podwiązka, prawda? No. Miałaś błękitną? Wiesz co? Miałam z błękitną kokardką. Miałam podwiązkę, miałam coś pożyczonego, miałam coś nowego, coś starego. Miałam, tak, to tego się prze... A co miałaś starego? Wiesz co? Jezu, jakie ty masz okropne pytania, po prostu wszystkie najbardziej... Bieliznę, którą miałam na sobie, nosiłam przez kilka...
no, używałam jej, tak, przed ślubem, w sensie, Jezus, miałam starą bieliznę, no Boże. Ale świeżą. Ale świeżą. To najważniejsze. No ale Iza, co panna młoda może mieć starego, no? Znaczy ja na przykład miałam męża. To już chyba gdzieś kiedyś padło. Ale jakby każda z nas musi sobie poradzić z tym, więc wiesz, każda ma swój sposób. No to ja miałam bieliznę. Ula, powiedz mi o swojej sukni ślubnej, bo ona jest taka dosyć klasyczna w formie. Bardzo, ja byłam bardzo zachowawcza, tak. To się nazywa rybka, syrenka, jak to się nazywa? No i rybka, i syrenka, rybka, obie i syrenka. Nazwy są poprawne, ale ty miałaś jedną suknię w dniu swojego ślubu i wesela, ale zmieniłaś trochę swoją stylizację podczas wesela. Miałam krótszy welon. I to było bardzo praktyczne, rozumiem, rozwiązanie. Bardzo praktyczne. Wiesz co, mi mój ojciec powiedział, mój ojciec, który się kompletnie nigdy nie wtrącał do modowych jakichś historii i w ogóle, wiesz, sam z kwestii swojego wyglądu oddawał się w 100% w ręce mojej mamy, powiedział, że on sobie nie wyobraża, że panna młoda ma mieć inną suknię na weselu, no to przecież powinna być tej sukni na tym weselu. I ja jakoś sobie tak wzięłam do serca to, co powiedział i widocznie to z jakiegoś powodu było dla niego ważne, co było dla mnie zadziwiające. I rzeczywiście zostałam w tej samej sukni. Moja suknia była rybką, właśnie syrenką rybką. Miała długi trend z tyłu, który był w bardzo wygodny sposób podpinany, więc tam pach, ja sobie ją podpięłam i miałam skrócony welon. Czyli chyba już do tego pierwszego tańca już miałam krótszy welon, bo marzyłam o takim długaśnym, pięknym welonie. I on był do pewnego momentu, po czym pyk i zamieniłam. Zresztą z suknią się wiąże fajna anegdota, bo ja nawet dwie. Ja po pierwsze w suknię zakładam w każdą rocznicę ślubu. No jak się domyślasz, to rocznicę ślubu ja jej nie zakładałam. Ty postanowił, ale poczekaj, dlaczego ją zakładasz? Naprawdę to było spowodowane tym, że chciałaś sprawdzić, jak tam figura, czy jeszcze wchodzisz? Wiesz, czy... że trochę tak, tak. Zakładam, czy się nie rozleniwiłaś w związku? Dokładnie tak jest i muszę powiedzieć, że od paru lat niestety nie wchodzę w biuście, wiesz? To znaczy tutaj gdzieś mam wrażenie, że z wiekiem, wiesz, ja jestem po 40 i naprawdę troszeczkę się zmienia sylwetka, no pewnie... Ale to, że w biuście nie wchodzisz, to chyba nie jest jakiś straszny problem. To jest duży problem, no właśnie, tam na grafkę zawsze się da zapiąć, ale wiesz, to taka trochę taka dyscyplina i mobilizacja, wiesz, bo bardzo często widzę panny młode, które się zachudzają na amen na swój ślub, a rok później nie poznajesz tej dziewczyny, bo nie wiesz, kto to, tak? No znaczy to ja się zachudziłam, ale potem nie było najgorzej. No właśnie, no. A często jest tak, że dziewczyny, wiesz, chudną, a potem ślubie, to nagle po prostu nie wiesz, kto to, nie? Pęcznieją, co ma swoje uzasadnienie, wiesz, no wiadomo, mamy różne okresy w życiu, jesteśmy mamami, karmimy, jesteśmy w ciąży i tak dalej. Ale jednak, wiesz, zależało mi na tym, żeby tak... Więc ja tak co roku tą sukienkę wkładam i nie dopinam się w biuście, ale póki się dopinam dotąd, tak gdzieś dotąd, to jestem zadowolona. Czyli masz po prostu suknię ślubną samodyscyplinującą. Dokładnie tak. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeszcze chciałam nawiązać do jednej rzeczy, która wydarzyła się w kościele, a może nie do jednej. Wróćmy sobie do kościoła ogólnie. I ja słyszałam, że ty uczyłaś się przysięgi małżeńskiej na pamięć, żeby uniknąć wpadki. No czasem ma się na przykład taką wpadkę, że z emocji się coś troszkę przekręci. Ja już przysięgam ci, nie pamiętam, co przekręciłam, ale coś przekręciłam. Czegoś nie ślubowałam, ewidentnie pominęłam jakiś fragment. Właśnie nie pamiętam, ale tak, rzeczywiście, zależało mi na tym, żeby to było tak, że my mówimy do siebie, wiesz? I polegało to na tym, że właśnie nie chcieliśmy powtarzać za księdzem. Oczywiście wszyscy byli przygotowani na taką ewentualność, gdyby nam mowę odebrało z wrażenia, ale chcieliśmy po prostu mówić do siebie i to się pięknie udało. Taki najbardziej wzruszający moment z całego dnia dla ciebie. Wiesz co, chyba życzenia. Życzenia, wiesz, i to niesamowite w ogóle, że masz taką odpowiedź, bo zazwyczaj dla młodych par to jest najbardziej nudny i denerwujący czas, że po prostu przychodzą do ciebie wszyscy, jakby musisz ich obcałować, obtulić, w ogóle zostawiają tu ślady i w ogóle, wiesz, już przy setnej parze... To trzeba po francusku rozetrzeć, wiesz, i już masz te rumieńce. Nie, wiesz co, dla mnie w ogóle odkrywanie, kto stoi w tej kolejce, jakby, wiesz,
te życzenia, które wysłuchiwałaś i ktoś ci mówi, wiesz, nie klepię taką formułkę, o, żyjcie długo i szczęśliwie i tak dalej. Szczęścia tylko na nowej drodze życia. Nie było tego, wiesz, nie było tego, było po prostu ogrom tej życzliwości ludzkiej i dla mnie te życzenia to był najpiękniejszy moment z tego dnia chyba. Na waszym weselu nie było dzieci. Nie było dzieci. I upieram się, że to była bardzo dobra decyzja. Przepraszam, że to powiem, ale nie rozumiem rodziców, którzy nie mogą na parę godzin zostawić dzieci z kimś innym. Przepraszam, nie rozumiem tego. U mnie było dwoje noworodków w towarzystwie. Których nie dało się zostawić. Myśmy dla rodziców noworodków wynajęli pokoje w hotelu, który był dosłownie kilka kroków od miejsca, w którym odbywało się wesele, więc karmiące mamy mogły spokojnie przychodzić. Tam na miejscu były ciocie, czy tam opiekunki już z ich strony, które się tymi dziećmi zajmowały, wydzwaniały mamę w razie potrzeby karmienia. Mama leciała te parę kroków, karmiła, wracała na wesele. To nie była impreza dla dzieci, kropka, no po prostu. Taki był jej charakter. Być może, gdybym miała piękny ogród i robiła to o 14, bardzo proszę, ale nie. I nie żałuję. Ze swojego doświadczenia, jakie rady mogłabyś dać młodym parom? Co robić, a czego nie robić? Wiesz co, ja bym każdej młodej parze życzyła, żeby mogła zapłacić sama za swoje wesele i nie musiała się posiłkować kasą od rodziców. Bardzo bym tego życzyła, myśmy mogli sobie na to pozwolić, co oznaczało pewne wyrzeczenia. Ja nie miałam limuzyny, tylko miałam po prostu taksówkę bez oznaczenia z hotelu, w którym się zatrzymałam. Jaką taksówkę miałaś? No taką hotelową taksówkę, tylko pan zdjął to z góry. No, dla mnie to nie był jakiś szczególny problem. Ale rozumiem, że hotelowa taksówka jednak była nie, ładną limuzyną. Nie, to był Mercedes, był to Mercedes, no, ale to nie był, wiesz, Rolls-Royce zabytkowy, ani to nie była limuzyna 5 czy tam 10-metrowa, tylko no, po prostu to był zwykły samochód, tak? No ładny, czysty, z panem w garniturze, ale nie wzięłam ją spod hotelu, no przepraszam, tak, no, tak to nikt wyglądało. Nikt się nie zorientował, jak już słyszę piękny Mercedes po prostu z szoferem i garnitury. No nie, ale to nie był, wiesz, ten poziom taki weselny, tak? Ślubny. Zrezygnowałam z dekoracji kościoła, bo miałam do wyboru, albo sobie kupię taką sukienkę, jaką chcę, albo będę miała ładnie udekorowany kościół. No musiałam jakieś budżetowe robić kompromisy. Wiesz, no musiałam zarządzić tymi pieniędzmi, bo na wszystko nie było. Wiesz, Kościół Świętego Krzyża jest przepięknym, zabytkowym kościołem, on sam w sobie jest piękny, więc już nie trzeba mu tam dodawać nie wiadomo ile. I tego bym życzyła każdemu, bo rodzice byli częścią tej uroczystości, ale nie mogli nam powiedzieć, nie, będzie tak jak my chcemy, tak? Co się zdarza, wiesz o tym pewnie doskonale i ta niezależność dała nam siłę do tego, żeby ten dzień był dokładnie taki, jaki byśmy chcieli. To by była moja pierwsza rada. Moja druga rada byłaby taka, zostawcie sobie parę złotych na podróż poślubną, wyjedźcie od razu, ale nie wyjeżdżajcie w poniedziałek po ślubie w sobotę. Bo... Dlaczego, Ula? Dlaczego? Bo ja jechałam do Malezji na 3 tygodnie z plecakiem. Tak, wiesz, w poniedziałek wyjeżdżałam. W poniedziałek wyjeżdżałam o 10. Po sobotnim ślubie. Tak, dokładnie. Świetny I dlaczego pomysł. Tego nie polecasz? Wiesz co, no może gdybym jechała do jakiegoś super resortu i mogła sobie spakować, wiesz, walizeczkę, jaką chcę i tak dalej, to może bym dała radę, ale ponieważ jechałam na 3 tygodnie trekkingu po Malezji, gdzie miałam plecak i wiedziałam, że nie uniosę więcej niż 15 kg. To był bardzo głupi pomysł, bo tak, niedzieli po ślubie nie ma, nawet jak nie ma poprawin, bo u nas nie było, to po prostu tej niedzieli nie ma. I ja nie wiem, gdzie ona się podziewa, tak, ale znika. Jej znika. Ona nie istnieje w ogóle. I nagle się okazuje, że masz samolot za parę godzin. I to była katastrofa, to było zdecydowanie za szybko, więc jedźcie w podróż poślubną, ale nie w poniedziałek po ślubie w sobotę. Ale czy naprawdę nie korciło cię, żeby ta podróż poślubna no, była takim typowym honeymoonem właśnie, wiesz, plaża, drink z palemką, super resorcik. Wiesz co, chyba po pierwsze nie miałam już na to budżetu po moim weselu, okay. A po drugie wyszłam za człowieka przygodę, w związku z tym musiała być przygoda nawet na podróży poślubnej i on by po prostu chyba stwierdził, że źle wybrał. Po tygodniu na leżaku tak było. Jak się oświadcza człowiek przygoda? Człowiek przygoda najpierw ogarnia kwestię pierścionka przez 3 miesiące. Dla ułatwienia ogarnia ją w budynku, w którym mieszkają jego przyszli teściowie, bo tam na dole w oficynie jubiler ma swój zakład. W związku z tym człowiek przygoda po cichutku wślizguje się do jubilera, żeby się teściowie mieszkający piętro wyżej nie zorientowali, żeby wszystko utrzymać w tajemnicy. Człowiek przygoda wybiera odpowiedni kamień przez 3 miesiące i te kamienie są odsyłane w tej z powrotem do Amsterdamu i z powrotem, bo ciągle są nie takie. Czyli wymagające? Bardzo. Był taki mój wymarzony pierścionek, który wiesz, no kosztuje tyle co Rolls-Royce w oryginale. To jest taki klasyczny model, który się nazywa Lucinda Tiffany'ego.
I ja oczywiście, no w ogóle daleko poza moim zasięgiem kiedykolwiek, ale wymarzony. I moja mama mi zrobiła ten pierścionek u jubilera pana Wojtka piętro niżej, ale z cyrkonii, uwierz, taki, no żebym miała, tak? No i Sławek doskonale wiedział, że to jest moje marzenie, tak? Że ja to chcę. I właśnie na wzór tego pierścionka powstał ten zaręczynowy, tyle że Sławekowi zależało na tajemnicy, więc rzeczywiście do tego jubilera się gdzieś tam prześlizgiwał. No w ogóle niesamowite historie. Oświadczyny były w Zakopanem. Ja nie lubię chodzić po górach, żeby było jasne. Wydrapywaliśmy się na Wielki Kopieniec, byliśmy tuż przed szczytem i mówię, Sławek, po co my tam idziemy? W ogóle stąd też jest ładny widok, w ogóle zostańmy tu, w ogóle po co mamy gdzieś iść? I on mówi, nie, no chodź, chodź. Ja mówię, ale tu jest dobrze. Mówię, wiesz, żebyś coś dla mnie miał, nie wiem, jakąś paczkę czekoladek, czy coś dobrego, wiesz, żebyś... Kosz piknikowy po prostu na szczycie. Przyniósłbyś mi coś na ten szczyt. No wdrapaliśmy się na ten szczyt, no na tym szczycie, no widok jak widok, no. Góry, no. 10 metrów niżej było to samo, nie? Dokładnie, no więc siedzimy tam, słuchaj, i ja mówię, dobra, to chodźmy już. On mówi, nie, jeszcze nie chodźmy. No ale już chodźmy. Ja mówię, nie, zostańmy. I on czekał, aż ten szczyt opustoszeje, wiesz, aż będzie pusto. No i nagle, wiesz, bach na te kolana i ja tak, o Jezus Maria, w ogóle, wiesz, o matko, kompletnie się nie spodziewałam. Przyniósł coś dla ciebie. Miałam tą straszną myśl, to było okropne i za to było naprawdę okropne, ale zobaczyłam to pudełko i mówię, Boże, wszystko jest tak idealnie, niech to będzie ten pierścionek, błagam, niech to będzie ten pierścionek. I wstydzę się tego, bo to okropnie materialistyczne, ale to był ten pierścionek. Nie, i... no właśnie chciałam ci powiedzieć, że w ogóle to nie było okropne. Myślę sobie, że kobiety... Oczywiście najważniejsze jest to, że ten facet się oświadczy, ale jednak każda z nas chciałaby, żeby ten pierścionek jej się podobał, nie? No więc tak było, tak jak było. Jak otwiera pudełeczko, żeby nie było rozczarowania. No, więc muszę ci powiedzieć, że ta myśl mi tak towarzysza, on otworzył, wiesz, to pudełko. Pokazuj. Założył. Wiesz, on jest w porównaniu z twoim, to jest przecinek, ale... A weź przestań, to jest twój wymarzony pierścionek. Ale jest, ale tak. Patrz, to jest bardzo klasyczny pierścionek, tak. Który lata całe, tak, wygląda tak, przepięknie. Tak jest i on mi się nigdy nie znudzi i zawsze będzie moim najpiękniejszym brylantem wymarzonym i tak właśnie było. A jak ty się poznałaś ze Sławkiem? Jezu, Iza, nie, po prostu ten wywiad nie może się odbyć, nie może być wyemitowany w tej formie. Musi! W klubie gejowskim, no. Nie. Jezu, dzisiaj oddałaś kilka odpowiedzi, których się nie spodziewałam, ale teraz to już dobrze, że siedzę. Ale co ty tam robiłaś? Dobrze się bawiłam, ja się tam zawsze dobrze bawiłam. No tak, rozumiem, no. Że to był ten najsłynniejszy klub gejowski w Warszawie. Na Jasnej, tak, dokładnie to był ten klub, w którym się kończyły wszystkie noce. Tam były najlepsze balety. Tam były najlepsze balety, absolutnie. I tam... I najlepsi faceci. Ewidentnie. No tak było, no tak było. Myśmy się ze Sławkiem, żaden z nas nie pamięta, gdzie myśmy się spotkali po raz pierwszy, tak? Że gdzie się poznaliśmy tak w sensie, żeby sobie podać dłoń. Natomiast no tam zaiskrzyło. Jakoś musiałam dobrze wypaść na tle chłopaków i tak było rzeczywiście, to znaczy gdzieś tam zaczęliśmy dłużej rozmawiać przy barze, mhm. I pamiętam, że ja tej nocy, tego ranka, mhm. Też się nie oszukujmy, że to się wracało w nocy, bo wracało się raczej rano, mhm. Wróciłam do domu i już czekał na mnie SMS, no to kiedy ta kolacja. Ja rozumiem, że nikt z was nie szukał miłości w tym klubie. Wiesz co? Czyli to było takie, wiesz, zaskoczenie jednak. Znaczy, ja wiem, znaczy coś nas ku sobie ewidentnie ciągnęło, tak? Myślę, że tak, że klub mógłby być dumny, że jest autorem niejednego małżeństwa, również heteroseksualnego. Wiesz co, tak, no znaczy, wiesz, mnie się Sławek bardzo podobał, tak? Natomiast ja go nie rozważałam jako partnera na życie, kompletnie. Dla mnie to był taki rebel, właśnie człowiek przygoda, facet, który prowadzi, wiesz, taki dobrze się bawi w życiu. I ja nie rozważałam go jako takiego partnera, wiesz, z którym spędzę życie, nie. Ja się chciałam dobrze bawić z nim i takie miałam plany. A że to zabrnęło w ogóle gdzieś, wiesz, w jakieś rejony, których się nie spodziewałam, to było tylko bardzo miłą niespodzianką. Z perspektywy bycia żoną od 14 lat, jak postrzegasz ten swój związek i ten swój wybór, tego rebela? Ja nie mogłam, nie byłam niczego w życiu bardziej pewna w dniu swojego ślubu, niż tego, że dobrze robię. I te 14 lat mnie w tym tylko utwierdziło.
Dlatego, że człowiek rebel jest, wiesz, pełen pomysłów i energii, ale okazał się też skałą na życie i to jest fantastyczne, wiesz, że jakby to ładnie ująć, obdarował mnie los kimś, kto mnie bardzo wspiera, wiesz. I ostatnio mieliśmy z Rysiem taką rozmowę z moim 12-letnim synem i on mówi, pisał o zawodach swoich rodziców i mówi, mamo, jak ująć to, co robi tata? I ja mówię, no możesz napisać, że tata pracuje w branży informatycznej, no bo to takie najogólniejsze. No on mówi, a wiesz, o tobie napisałem, że napisałaś 3 książki, że masz kanał na YouTubie i 250 tysięcy subskrybentów, że pracowałaś w telewizji, że to, że tamto. I mówi tak zawahał się przez chwilę, tak jakby dysproporcją między jednym a drugim i tak powiedział, mamo, ty tak dużo osiągnęłaś. Ja mówię, synku, ja tylko dlatego to osiągnęłam, że przez cały czas wspierał mnie twój tata, który się tobą zajął, który zapewnił byt naszej rodzinie, żebym ja mogła pójść na swoje i inwestować zarabiane przez siebie pieniądze w swoje pomysły i w swoje biznesy. I wiedz, że bez twojego taty by nic nie było, tego by nie było po prostu. I on, wiesz, tak spojrzałam na niego i pomyślałam, on, wiesz, jakby zrozumiał, czym jest wspieranie się, tak? Czym jest to, że jedno ciągnie drugie do góry. I po 14 latach mogę to z dumą powiedzieć. I bardzo bym chciała, żeby mój mąż mógł to samo powiedzieć o mnie, bo jest moją opoką po prostu. Wykończyłaś mnie teraz. Ciebie wykończyć to akurat trudno. Jeju, to jest takie wyjątkowe, że tak doceniasz tego swojego męża i że jesteście taką no zgraną jednak parą, że po tylu latach tak wspaniale swojemu dziecku potrafisz powiedzieć o swoim mężu. Wyjątkowy to jest on, że ze mną te lata wytrzymuje, wiesz. Ale myślę, że ty możesz to powiedzieć w to samo, tak? Bo poziom wsparcia was między sobą, prawda? Jako pary tak. Jest dokładnie na tym samym poziomie. Tak, też zawsze na mojego męża mogę liczyć, ale wiesz, jeszcze nie jestem na takim etapie, żeby na przykład w swoim dziecku mieć partnera do tego typu rozmów. Ale wszystko przed tobą. No, czekam na ten moment, żebym mogła tak właśnie mu powiedzieć o jego tacie. A masz takie myśli, że będziesz kiedyś tą mamą w pierwszym rzędzie, a twój syn będzie stał przy ołtarzu? Jezu, w życiu! Żadnej dziewczyny! I żadnych klubów gejowskich! Absolutnie! Moja droga, tak naprawdę na koniec chciałam cię zapytać o to, jak czujesz się w ciąży, ale widzę, że jesteś po prostu wulkanem energii jak zawsze, a może jeszcze bardziej niż zwykle. Ja mam takie podejrzenie, że ja urodzę i mogę nie zauważyć, wiesz? I pójdziesz dalej. Więc tak naprawdę zakończyć tę rozmowę chciałam takimi, wiesz, życzeniami, żeby to było spokojne, dobre rozwiązanie i żebyś cudownie po raz kolejny sprawdziła się w roli mamy. Ale ja chyba muszę ci życzyć tego, żeby nic się nie zmieniało i żebyś zawsze mogła być tak wspaniałą kobietą, którą jesteś, też dzięki temu, że jesteś właśnie w takim związku z takim mężczyzną. Bardzo pięknie ci dziękuję, Iza. Bardzo, bardzo. Najmocniej na świecie. Niech się spełni. Dziękuję ci bardzo, że przyszłaś. To ja dziękuję. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą ci krok po kroku zorganizować twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców, i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.